Dzień dobry. Idziemy, słuchajcie, na spacerek z pieskami. Jest po 6:00. Jest tak pięknie, jak ptaszki śpiewają. Co tu się dzieje? A idziemy na razie tylko przez osiedle. Ale będą kosić dopiero w czerwcu. Zobaczcie, jakie piękne. Jakie piękne kłosy. Jak to wszystko lśni w słońcu. Po prostu bajka. Jeszcze wam zaraz pokażę nad Odrą, jak to wygląda. Ale kropelki rosy. Coś cudnego na tych wszystkich drogocennych roślinach, które są naszą apteką i spożywczakiem. Oczywiście nie te konkretnie z osiedla, ale mówię ogólnie o ziołach. O, i już jesteśmy nad Odrą. Jeszcze tylko parę kroczków i będziemy zaraz oglądać mój ukochany jazd bartoszowicki, który jest jednym z moich najbardziej ulubionych miejsc na ziemi. Patrzcie, czy ta alejka nie zaprasza do spaceru. Cudownie. Widzę, że od jakiegoś czasu pojawia się tutaj wędkarz, który przypina rower tam przy tej barierce, przy schodach. I Nika się tego boi niestety, bo ona się bardzo boi wędkarzy. Z racji pewnie tego, że chodzą z kijem. Jeszcze tym kijem wymachują. A jej się to musi kojarzyć niestety z czasami, gdy była bezdomnym pieskiem, zanim została do schroniska odłowiona. Ona ma kupę takich nawyków wiejskiego pieska, który gania po drodze za rowerzystami, za ludźmi i oszczekuje ich. Już się tego wprawdzie oduczyła, ale jeszcze do psów potrafi pięknie, czyli brzydko wystartować. I ona się już w tym momencie boi iść ze mną. Pikunia idzie grzecznie. Tak. Chodź, ja tylko zobaczę tam i zaraz zejdę. Chodź, kochanie, chodź. Chodź, ja tylko pokażę wszystkim, jak się tutaj idzie na ten mój spacerek. O, tutaj jest alejka też piękna, którą sobie biegnę. Albo sobie wchodzę tu po schodkach. I uwaga, trata tam. Uwaga, uwaga. Mamy, proszę. Mamy taki widok. Ktoś tam sobie biega. Pikunia tu przyszła, a Mika się boi. A ja wam macham. Pokażę jeszcze z drugiej strony. No i cóż, i po takim wstępie mogę chyba życzyć wam miłego dnia, prawda? Aby był taki piękny jak ten tutaj. Prawdzie już słyszę budowę. O, tam, patrzcie. To jest naprzeciwko mojego domu dokładnie. Ale dobra, nie będę się na tym skupiać. Idziemy sobie na spacer. Pa, pa. Dobry, przychodzę, a tu nikogo nie ma. O, ktoś do mnie biegnie. Dzień dobry. A gdzie te koteńki? O, tam jest jeden koteniek. Cześć. Dajemy jedzonko, tak. O, chyba w kuwecie była akcja. Kolejny kotek wyskoczył po prostu jak z procy. Tak? Chodźcie, będziemy karmić maluszki. Zobaczymy, jaka sytuacja dzisiaj. A, jeszcze jeden tam siedzi. Naprawdę wszystkie siedziały w kuwecie chyba. Chodźcie, babczki. No chodźcie, zrobimy tutaj wam ustawienie. Zaraz wrócimy z nagrywaniem. Patrzcie, co się dzieje. Jakie to są piękności. Przepiękna Rozalka. Czyściutka, bielutka. Po prostu jak marzenie, kociatko. Tutaj rozruba uszy po sobie. Jakie tutaj szaleństwo. Ha, ha, ha. Tak? To co? Robimy jedzonko? Czy pewnie jadłyście przed chwilą? Bo robiłyście kubki, to pewnie jesteście najedzone. No ale to już szaleństwo jest po całym pokoju. No może troszeczkę zrobimy jakieś przemeblowanie malutkie.
A zdaje się, że się akcja z podawaniem tabletek uda, tfu, tfu, tfu. Bo Kiciunia bardzo pięknie zjada. Tylko właśnie musi być niestety trochę przegłodzona. O, i zaraz jej dam więcej. Teraz jej dam z kolei z probiotykiem. Już jej daję zaraz z probiotykiem. Znaczy z taką pastą, gdzie... Już ci daję, kochanie, już. Jednak i ciunka ma takie dobre jedzonko, ale z wymieszanym różnym tutaj dziadostwem. A jak to ma jej pomóc, to to jest naprawdę. No po co takie na mnie tu sykania? Po co? Po co, żabcia, jedz. Trzeba wyjąć na podłogę i nasypić ciotce, prawda? Nie ma wyjścia. Dobra, teraz maluchy, moje kochane, maluszki. Czekaj, taczek, czy wy będziecie mogli jeść? To jest pytanie, moje drogie. Moje drogie maluszeczki. Jak rozrabiacie teraz pięknie? Damy wam tylko troszkę. Dzień dobry panu. Pan jeszcze do mnie miał się witać. Dzień dobry. Proszę cię obrać. Dobra, zobaczymy, jak teraz będą jeść dzieciaczki. A kto tak płakunia? O, kto tutaj tak płakunia? Dwie małe rozróbki? Czekaj, rozróbeczko. No proszę, rozróbeczko, możesz jeść troszkę, no. Tak, ojejku, jakie kotki gadatliwe są bardzo. Bardzo gadatliwe. Chodź, jaka mała. Chodź, Różyczko, chodź. Różyczko, jeszcze u mnie nie byłaś. Dzień dobry, kochanie. Dzień dobry. No. Dobrze, Różyczek się czuje? Popatrz, idź tu. No, zobacz. Nie, Różyczka oczywiście nie wie, do czego służy jedzenie. Nie ma czasu na takie fanaberie. Co tam, co? O, już po prostu... Jejku, co tu się zaraz zacznie. Muszę chyba przestawić troszkę, nie? Kamerę, żeby był lepszy widok na pokój. Zaraz zapytam się ciotek. Jak są. Ohoho. Nie, cia tam jest. No, mamusia pięknie zjadła lekarstwo i probiotyk, także jest dobrze. O, patrzcie, gdzie ta mała wlazła. Już niedługo mamusia nigdzie nie będzie miała spokoju. A te... Wcinają aż miło. A zobaczcie, jakie są piękne. Aż je muszę zrobić takie zdjęcie. A, zaskoczyła, bo już była na huśtawce. Mamunia wylizuje miskę. Dzieciaczki wcinają. Ja się biorę za kuwetki. O, cia, ty tam zaciepiasz mamunkę, cia. Cia, ty tam zaciepiasz. Dobra, do roboty. No i co? Waleska tutaj przemyka koło mnie z przestrachem. Najadłaś się, kochanie. Widzę, że nie było kupy całą noc. To jest bardzo dobry znak. O, a tutaj trwa rozruba czterech bąków, które zaczynają zapitalać, zwiedzać każdy kawałek. To się, tak, te dzieci kocie to się tak zmieniają, że po prostu coś niesamowitego. Oj, uwielbiam te boczne takie truchty. Jak uwielbiam to, jak,
To uwielbiam, to szaleństwo. Koteczki mają humorki. Przecudowne. A tamta kocia. No, ja tutaj widzę, jak ona robi kupę i tak. Powiem wam, że zaczęło się nieciekawie, ale skończyło się dobrze. Także być może coś tu zaczyna działać. Na pewno jest to inna kupa niż była. Lepsza. A to jest niemożliwe przecież po jednym dniu. Po dwóch dawkach, to druga przed chwilą. No nic. Będzie dobrze. Nie wiadomo, co ta kotka wcześniej jadła. Znaczy, pewnie była karmiona, ale coś może innego niż tutaj. Zmiana flory bakteryjnej, tak? Cześć, Frelunia. Ach, słodziaki przepiękne. Tamta kotka, słuchajcie, co trafiła do Patrycji z tymi dziećmi, jest taką biedą. Jest tak totalną biedą. Muszę napisać o tym post. Cio. A zobaczcie. Teraz to już tu można siedzieć po prostu godzinami. Jakie fikołki, jakie cuda. Kociołki śliczne. Tak, tak. Frelunia, jaki ty masz humor dzisiaj. Wszystkie kotki mają po prostu humory. Skaczą jak pchełki, rozrabiają. Ale ja nie chcę już was trzymać dłużej. Także zapraszam na live'a, na takie scenki. No i cóż, i do wieczornego odcinka. Miłego ciągu.